Witam Państwa bardzo serdecznie. Odśpiewajmy teraz hymn. Do hymnu. Dziękuję, proszę usiąść. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Grażynę Seren. Państwu serdecznie witam na uroczystościach jubileuszowych obchodów 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Przed chwileczką wróciliśmy z uroczystej mszy jubileuszowej, na której słowo swoje do nas przekazali dwaj znakomici prałaci, były proboszcz kolegiaty jarosławskiej, ksiądz Aleksander Kustra i obecny ksiądz proboszcz, ksiądz Marian Bocho. Niestety z przyczyn niezależnych nie mogą uczestniczyć w dalszych uroczystościach, a księżom z tego jednak z tej pozycji serdecznie Bóg zapłać. Witam na dzisiejszej uroczystości gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejsze święto. Witam wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, pana Zenobiusza Kajdę. Byłego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, który z nami pracował ponad 30 lat i niedawno się z nami rozstał, ale ciągle jest z nami, pana Krzysztofa Szczepaniaka. Witam pana burmistrza miasta Jarosławia, Waldemara Palucha. Witam starostę powiatu jarosławskiego, pana Stanisława Kłopota. Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Mariana Fedora. Przedstawicieli biur poselskich, z tego co widzę jest tylko jedna pani, prawda, ale gdybym kogoś pominęła, to przepraszam. Witam przedstawicielkę biura poselskiego pana Tadeusza Chrzana. No i właśnie, i zgubiłam panią Monikę Romaniec, bardzo proszę. Witam przedstawiciela Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży imienia Tadeusza i Heleny Zielińskich, pana Jarosława Pagacza. Witam przedstawicieli Rotary Klub Jarosław, prezydenta Romana Strokonia i pana Zbigniewa Dziecica. Witam pracowników naukowych związanych z naszą szkołą. Witam profesora Andrzeja Lupę z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Serdecznie dziękuję za przybycie. Witam dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesora Mirosława Dymona. Dziękuję za przybycie. Witam panią prezes Polskiego Chóru Orkiestr Oddział w Rzeszowie, Annę Marek-Kamińską. Witam kompozytora młodego pokolenia, pana Dominika Lasotę, którego dziś utwory będziemy mieli okazję usłyszeć na tym koncercie. Witam panie Dominiku. Witam moich kolegów z sąsiedztwa, dyrektorów szkół artystycznych. Nie wiem, jest pani Monika Welc, dojechała, bo miałaby. Jest, witam panią dyrektor zespołu szkół nr 1 w Rzeszowie, panią Monikę Welc.
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu pana Dariusza Baszaka, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Stalowej Woli pana Macieja Witka, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Przeworsku pana Sławomira Wilka oraz dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Łańcucie pana Michała Chorodeckiego. Są z nami też dyrektorzy moich tutaj, koledzy z mojego podwórka, pan dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Jacek Tracz jest z nami. Widziałam, że wchodził, ale chyba miał być. Oraz dyrektor Powiatowego Ogniska Balotowego, pan Robert Drewniak. Witam dyrektorów i przedstawicieli placówek kulturalnych i oświatowych, panią Agnieszkę Lech z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, panią Elżbietę Śliwińską-Dąbrowską, dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pana Konrada Śliwińskiego, dyrektora Muzeum Kamienica Orsetti w Jarosławiu. Wiem, że są z nami również nasi sponsorzy, nasi fundatorzy. Nie widzę wszystkich, z którym bardzo dziękuję za wsparcie nas, szczególnie w tych trudnych czasach. Dziękuję tutaj zakładom mięsnym Sokoł w Jarosławiu, państwu Ewie i Tomaszowi Piotrów, właścicielom firmy Agrimpex, prezesowi Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Witam, bo jest z nami pan prezes PGKiM w Jarosławiu, pan Franciszek Gołąb, więc pana witam i widzę. Widzę pana dyrektora PKS Jarosław Witolda Duszyńskiego. Dziękuję bardzo i witam serdecznie. Witam państwa Gliwów z firmy Szyldy Team Sroka Gliwa, którzy nam tak pięknie zawsze dekorują scenę. Oraz państwa Drostek, właścicieli firmy Ertel. Witam bardzo serdecznie. No i przechodzę do ludzi, powiedzmy, z którymi jestem bliżej związana. Nasi kochani nauczyciele i pracownicy emerytowani, którzy widzę, że do nas dotarli. Cieszę się, że z nami jesteście. Witam was serdecznie. Witam wszystkich naszych pracowników, rodziców i was, kochani, drodzy uczniowie, którzy tam widzę na balkonie, głównie jesteście, ale cieszę się, że jesteście tak pięknie dzisiaj. Nam tutaj towarzyszycie. Wszyscy państwo, którzy byliście na mszy, to słyszeliście, chór już swoje siły w cudowny sposób zaprezentował i myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Serdecznie witam wszystkich. Być może kogoś pominęłam, ale mówię, cieszę się, że państwo z nami dzisiaj chcecie świętować. Szanowni państwo, w dniu 1 września 2022 roku na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych otrzymał imię Fryderyka Chopina. Rozpoczynając dzisiejszą uroczystość, pragnę odczytać niniejszy akt. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor doktor habilitowany Piotr Gliński. Na podstawie artykułu 8 ust. 6 oraz artykułu 9 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznej szkół i placówek artystycznych, przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, nadaję z dniem 1 września 2022 roku Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu imię Fryderyka Chopina. Nazwa zespołu otrzymuje brzmienie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Podpisano z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sekretarz stanu Jarosław Sellin. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia powstała w 1947 roku, wtedy 1947 roku, wtedy kiedy jeszcze po wojnie wiele instytucji było w proszku, u nas już to życie
muzyczne zaczęło odżywać. Szkoła powstała w wyniku istnienia i działania intensywnego jarosławskich muzyków, którzy powrócili z wojny, którzy, prawda, próbowali to życie jarosławskie, jarosławskiej sztuki, muzyki odbudować. I takim przewodnikiem był pan Henryk Paraniak, pierwszy dyrektor szkoły. W uznaniu zasług pana Paraniaka i wszystkich artystów minister kultury i sztuki powołał szkołę w 1947 roku. Była to szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Dwa lata później szkołę upaństwowiono, a w 1950 roku szkole nadano imię Fryderyka Chopina. Chopin przewija się w historii Jarosławia od początku XX wieku, bo już w 1904 roku istniało Towarzystwo Muzyczne imienia Fryderyka Chopina, przy którym działała szkoła muzyczna, niekoncesjonowana szkoła muzyczna, którą prowadziła znakomita pianistka Maria Tużańska. Te tradycje chopinowskie wpisują się jak gdyby w ciąg dalszy tego, co się dzieje właśnie w 50 roku. W 1950 roku, w dziesięciolecie obchodów istnienia szkoły muzycznej, z inicjatywy społeczności Jarosławia zostaje wybudowany pomnik Fryderyka Chopina przy ówczesnej siedzibie szkoły, to jest przy ulicy Słowackiego. Ta tradycja chopinowska z nami cały czas jest. I kiedy? W 2017 roku powołano Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, bo powstała Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia, która nie miała imienia i zespół również tego imienia nie ma. Żaden inny patron nam nie przyszedł do głowy. Chopin, który patronował dzieciom w szkole pierwszego stopnia, według całej społeczności szkoły powinien patronować całej młodzieży i wszystkim pracownikom, którzy pracują i w pierwszym, i w drugim stopniu. Stąd też dalsze działania. W związku z jubileuszem 75-lecia szkoły, na wniosek dyrektora szkoły i Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, prawda, został złożony ten wniosek o nadanie imienia, a ufundowanie nowego sztandaru przez naszych wspaniałych fundatorów, sponsorów oraz dzięki jak gdyby zaangażowaniu i również tutaj dużemu wsparciu Rady Rodziców mamy nowy sztandar szkoły. Sztandar, który będzie patronował całej młodzieży i całej społeczności szkoły. Oddaję głos teraz panu Bogusławowi Pawlakowi. W związku z jubileuszem 75-lecia szkoły, na wniosek dyrektora szkoły, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński, przyznał odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej doktorowi habilitowanemu Jackowi Ściborowi. Proszę pana. Proszę pana Ścibora na scenę, a pana wizytatora Zenobiusza Kajdę o wręczenie odznaczenia. Nagrodę dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisława Bujanowskiego zostali uhonorowani pani magister Jolanta Antonik, pan magister Krzysztof Bury, pani magister Jadwiga Nowosiad i pani magister Grażyna Sereda. Poproszę pana wizytatora o wręczenie nagród.
Proszę pana wizytatora o zabranie głosu. Szanowni państwo, szanowny panie starosto, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, wedle godności, których powitała pani dyrektor, uczniowie, szanowni państwo rodzice, nauczyciele i pracownicy. Szanowni państwo, jest jedna rzecz pewna. W mieście Jarosławiu, przynajmniej w kontekście naszego regionu, jest największa ilość placówek artystycznych, szkół, przeliczając na 1000 mieszkańców. Przynajmniej Jarosław jest jedną z takich miejscowości, dwóch, które są w naszym regionie. I myślę, że pan wizytator może więcej na ten temat powiedzieć, że to też jest jakiś wyjątek w skali kraju. Nie wiem, nie znam innych miejscowości, pewnie ich jest niedużo, w których jest taka duża ilość placówek w stosunku do ilości mieszkańców. Statystycznie w mieście Jarosławiu przypada na kilkanaście tysięcy mieszkańców, niezależnie od wieku, jedna placówka, więc jest to bardzo wysoki współczynnik i tego państwu gratuluję, bo to jest jakby wypadkowa, czy wynik pracy wszystkich mieszkańców, samorządu, władzy miasta. A szkoła muzyczna w kontekście wszystkich szkół, całej edukacji, jak w każdym ośrodku, jak w każdym mieście, na pewno jest taką perłą w koronie. Jeżeli koroną są w ogóle wszystkie szkoły, to taka szkoła na pewno jest tą perłą, mocno świecącą, mocno podnoszącą ten prestiż i tą rangę i tę jakość edukacji. Ja pragnę przede wszystkim bardzo nisko się pokłonić wszystkim państwu, którzy wnieśli swoje życie tak naprawdę, no bo swoją pracę, swój wysiłek, swoją energię, czasem wiele trudności, czasem nawet porażki, które były przedsionkiem sukcesu, w to, że ta szkoła taka jest, tak wygląda, jeżeli chodzi o budynek, ta piękna sala, nowoczesna, profesjonalna i jednocześnie no, my to widzimy i słyszymy, bo nie tylko pani dyrektor nam przekazuje sprawozdania, ale przecież z wielu źródeł mediów też, szczególnie internetowych, mamy informacje o wysokich wynikach, o laureatach, konkursów międzynarodowych, prawda, o stypendystach. Można by tu długo mówić i państwo wiedzą, mają większą wiedzę ode mnie na ten temat, więc pragnę się przed tym nisko przed państwem pokłonić, podziękować po prostu za tę pracę taką codzienną, bo szkoła muzyczna wbrew pozorom to jest ta praca organiczna, taka codzienna. I ten większy dzwon, czy wielki dzwon, to trochę jak w partyturze, trochę jak w nutach. On nie występuje co takt, czy co frazę, tylko w określonych częściach. A ta codzienna praca to są wszystkie takty utworu. Tego utworu, który tu w przypadku tej szkoły już ma 75 lat. I wbrew pozorom, jeśli chodzi o szkołę, to wcale nie jest jakiś wiek starszy, tak powiedzmy. Możemy nazwać, że jest to już wiek dojrzały. Wiek, który otwiera następne, myślę, możliwości, następne perspektywy. Dzięki państwa pracy, dzięki wsparciu włodarzy miasta, wszystkich partnerów, przyjaciół, ludzi życzliwych. Można by tu wiele wymieniać. I ja musiał się, jeżeli państwo pozwolą, jeszcze pokłonić też pracownikom, w pierwszej kolejności pedagogom, bo oni są na tym pierwszym froncie pracy, ale również pracownikom administracji i obsługi, bo ci pracownicy zawsze, to trochę jak w teatrze albo w operze, ich nigdy nie widać, nie słychać, a to oni dbają o to, żeby wszystko funkcjonowało. I myślę, że wszyscy o nich pamiętamy, a bohaterami oprócz samych pedagogów, którzy są na tej pierwszej linii frontu, jak wspomniałem, no są uczniowie wraz, nie da się ukryć, wraz z rodzicami. To rodzice, a szczególnie tych uczniów pierwszych klas, drugich, w pierwszym stopniu, to rodzice biorą aktywny udział w tej edukacji. No, trudno sobie wyobrazić, żeby uczeń siedmioletni czy sześcioletni przyszedł do szkoły sam z siebie, prawda, no to wszystko się buduje.
Więc ogromnie, bardzo nisko się przed Państwem kłaniam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki honor. I tak najkrócej rzecz biorąc, ponieważ Państwo wiecie najlepiej, czego sobie życzycie, więc ja Wam życzę tego właśnie dokładnie, czego sobie życzycie. Wszelkiej pomyślności, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję panu wizytatorowi za skierowane do nas słowa, a państwa poproszę o powstanie. Poczty sztandarowe, sztandary szkoły wyprowadzić. Dziękuję, proszę usiąść. Proszę panią dyrektor o dalszą kontynuację głosu. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Szczepaniaka, naszego byłego wizytatora, ale przyjaciela szkoły. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. I na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie jako emeryta na ten piękny jubileusz, 75 lat tej szkoły, to także 30 lat mojej pracy z tą szkołą, w tej szkole. Byłem przy żmudnym wznoszeniu tego obiektu, w którym się w tej chwili znajdujemy, gdy świętej pamięci pani Elżbieta Dąbrowska budowała tę szkołę. Byłem z tą szkołą w chwilach, kiedy odnosiła sukcesy, kiedy także pokonywała trudności. Cieszę się więc z tego jubileuszu, 75-lecia. Sam niewiele jestem młodszy od tej szkoły, a tak się składa, że dzisiejszy jubileusz jest organizowany w dniu moich urodzin, a więc tym bardziej za to dziękuję. Cieszę się, że moje urodziny mogę obchodzić wspólnie z tą szkołą. Wszystkim nauczycielom tej szkoły, tym byłym, tych, których już nie ma wśród nas i tym, którzy dzisiaj uczą w tej szkole i tworzą historię tej szkoły. Wszystkim uczniom, absolwentom, tym, którzy wynieśli stąd poczucie piękna, radości, harmonii i tym, którzy dzisiaj w swoim życiu mogą powiedzieć, że tworzą swoistą kulturę, elitę kulturalną tego miasta, tego regionu. Wszystkim serdecznie gratuluję tego, że ta szkoła tu w Jarosławiu jest. Szkoła prężna, dobra, szkoła rozwijająca się, szkoła osiągająca znakomite rezultaty, mająca świetnych nauczycieli, a przede wszystkim uzdolnioną młodzież. Rodzicom, którzy podjęli decyzję wysłania dzieci do tej szkoły, gratuluję tego wyboru. Wszystkim z okazji tego jubileuszu życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Palucha. Z miastem Jarosław wiele nas tutaj łączy, organizujemy wiele inicjatyw kulturalnych. No, najbardziej znany to jest impreza o nazwie Festiwal imienia Marii Turzańskiej, podczas którego macie państwo i cała społeczność Jarosławia i szkoły oglądać wielu wspaniałych artystów. A w ostatnim czasie, dzięki również takiej współpracy na polu administracyjnym, została uregulowana sprawa działek, na których jest postawiona szkoła i to też dzięki takiej właśnie życzliwości, bo pewne z zaszłości, z przeszłości, gdy zmieniały się przepisy, były trudne do wyprowadzenia i tym bardziej dziękuję panu burmistrzowi za tą współpracę, a dzisiaj za przyjście do nas. Szanowna pani dyrektor, szanowny panie starosto, szanowni panowie wizytatorzy, szanowni państwo zaproszeni goście według tytułów dostojności zajmowanych stanowisk,
droga kadro pedagogiczna tej wyjątkowej szkoły, drodzy rodzice i szanowna młodzieży. Ja dzisiaj stoję tutaj w takiej podwójnej roli. Przede wszystkim jako włodarz miasta, burmistrz miasta, który cieszy się za to, cieszy się z tego powodu, że tak wyjątkowa szkoła jest w naszym mieście. Ale z drugiej strony jestem tym szczęśliwcem, ponieważ dwie córki, które tutaj mają przyjemność i zaszczyt chodzić do tej szkoły i są już w kolejnej klasie i bardzo się cieszę, że tutaj mogą uczyć się właśnie w tej wyjątkowej szkole. Szanowni Państwo, 75 lat tej szkoły to wyjątkowy jubileusz. Jubileusz szkoły, która rozwijała się z naszym miastem cały czas tak, jak Jarosław się rozwijał. Cieszę się, że szkoła od wielu lat funkcjonuje w nowym obiekcie. Tutaj, jeżeli mogę się usprawiedliwić, to ten pomnik z czasem przeniesiemy, jak pani dyrektor już tutaj wspomniała. Były już na ten cel środki finansowe, ale wtedy brakło nam zgody konserwatora zabytków najdokładniej, ale dzisiaj już jesteśmy o ten krok dalej i myślę, że wszystko przed nami. Oczywiście jako samorząd staramy się wspierać jak najbardziej szkołę i widzimy te potrzeby szkoły, które tutaj są, dlatego chociażby zakupiliśmy już udziały do tej działki naprzeciwko szkoły, gdzie dzisiaj chcemy organizować parking chociażby właśnie dla wszystkich uczestników tej szkoły. Jeszcze brakuje tam pewnych rzeczy, ale mam nadzieję, że ten temat dopniemy do końca i to pozwoli jeszcze w lepszy sposób rozwijać się tej szkole. Ale przede wszystkim ja bym chciał pogratulować wspaniałej i wyjątkowej kadry pedagogicznej, osób, ludzi, którzy w wyjątkowy sposób dzielą się swoim talentem, swoimi umiejętnościami, swoją pasją właśnie z tym młodym pokoleniem. I to wszystko dzisiaj pod nadzorem pani dyrektor w wyjątkowy sposób funkcjonuje. Cieszymy się, że możemy tutaj wspólnie organizować różnego rodzaju wydarzenia, festiwale i że właśnie to wszystko dzieje się w tak wyjątkowej placówce, tak wyjątkowej szkole. Dlatego w dniu dzisiejszym ogromne gratulacje i przede wszystkim życzenia. Życzenia, aby szkoła w dalszym ciągu tak wyjątkowy sposób się rozwijała, aby prężnie działała i miała coraz więcej wychowanków, tak wspaniałych artystów, którzy dzisiaj reprezentują także nasze miasto w różnych miejscach naszego kraju i świata. A na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałbym przekazać taki skromny obraz. To jest nowa wizja i nowy wizerunek naszego rozwijającego się miasta, rozwijającego i zmieniającego się rynku z życzeniami, aby właśnie w taki wyjątkowy sposób ta szkoła także rozwijała się w przyszłości. Życzę Państwu wszystkim pomyślności i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana starostę Stanisława Kłopota oraz pana Mariana Fedora, przewodniczącego Rady Powiatu. Zapraszam. A tak właśnie jeszcze nawiążę do tej naszej współpracy, bo starostwo to całkiem niedawno u nas organizowało z nami piękną imprezę o nazwie Festiwal imienia Jana Kusiewicza, już trzecią edycję. Popularyzacja muzyki wokalnej z udziałem wspaniałych gwiazd muzyki wokalnej Belkanta. A mam nadzieję, że niedługo będą Bieszczady bez granic u nas i forum pianistyczne, na które zawsze mamy tutaj przyjemność również gościć wspaniałych muzyków zaproszonych przez pana starostę. Szanowny panie burmistrzu, panie przewodniczący Rady Powiatu, panowie wizytatorzy, państwo dyrektorzy, którzy tutaj już byli wymieniani przez panią dyrektor, państwo profesorowie, wykładowcy, pedagodzy, pracownicy administracyjni szkoły, absolwenci i uczniowie, którzy
w tej chwili jesteście uczniami tej naszej jubilatki. Pozwólcie Państwu, że w tak ważnym w życiu szkoły chwili, jaką jest jubileusz 75-lecia istnienia, wraz z Panem Przewodniczącym w imieniu całej społeczności naszego powiatu, w imieniu samorządu powiatowego, który mamy zaszczyt tutaj reprezentować, na ręce pani dyrektor, na ręce wszystkich obecnych tutaj na sali osób związanych z tą wspaniałą szkołą, złożymy najserdeczniejsze życzenia wszystkim byłym i obecnym pracownikom oraz uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imieniem Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Szanowni Państwo, Szkoła Muzyczna w Jarosławiu jest jedną, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, takich ważniejszych wizytówek powiatu jarosławskiego, wizytówek ziemi jarosławskiej. Jej nauczyciele i uczniowie zajmują stałe miejsce w naszej lokalnej społeczności. Dzięki nim współpraca ze szkołą przynosi wspaniałe efekty. Również dla tej wspólnoty samorządowej, w której funkcjonujemy, tutaj pani dyrektor była uprzejma wspomnieć o wydarzeniach, które mamy przyjemność organizować tutaj dzięki właśnie uprzejmości pani dyrektor, ale również wszystkich pracowników szkoły. Dzięki tej szkole, szanowni państwo, wszyscy mamy możliwość obcowania z tą wysoką kulturą, która od zawsze spełniała w życiu człowieka bardzo, bardzo ważną funkcję. Wyrazy uznania dla tych, którzy przez lata pracowali, aby osiągnąć wysoki poziom kształcenia. Szanowni państwo, nie sposób nie wspomnieć o tych, których już tutaj z nami nie ma. Szczególnie o pani dyrektor Elżbiecie Dąbrowskiej, która przez wieloletnią pracę przyczyniła się do wspaniałego rozwoju i rozkwitu tej szkoły. Życzymy wraz z panem przewodniczącym wszystkim nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu zdolnych i chętnych do nauki uczniów oraz poczucia stabilizacji życiowej. Pozwólcie państwo, że z okazji tej wspaniałej rocznicy, jubileuszu właściwie 75-lecia, wręczymy na ręce pani dyrektor wraz z panem przewodniczącym ten skromny bukiet kwiatów oraz gift, na którym jest wizerunek świętej Kingi. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak wygląda wizerunek świętej Kingi. Proszę o zabranie głosu panią Monikę Rymasz. Przypomnę, jest to przedstawicielka Biura Poselskiego pana Tadeusza Chrzana. Szanowny panie burmistrzu, panie starosto, panie przewodniczący, szanowni goście wymienieni tutaj przez panią dyrektor, szanowna pani dyrektor. W imieniu pana posła Tadeusza Chrzana bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Niestety z powodu obowiązków służbowych nie mógł być i osobiście pani pogratulować tego pięknego jubileuszu. Skierował do państwa okolicznościowy adres, który pozwolę sobie teraz przeczytać.
Proszę przyjąć życzenia, najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 75-lecia działalności Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Ta piękna rocznica jest okazją do tego, aby złożyć wyrazy uznania za pracę na rzecz kształtowania młodych charakterów muzycznych, a także upowszechniania kultury wysokiej. Wasza placówka jest znana z licznych, znaczących sukcesów na niwie edukacyjnej i artystycznej. Stanowi trwałą wartość w życiu kulturalnym miasta i regionu. W jej murach wykształciło się setki absolwentów, melomanów i przyszłych muzyków. Kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy wnoszą w dorosłe życie swoją wrażliwość i umiłowanie piękna. Dziękuję byłym i obecnym pedagogom za trud włożony w wychowanie oraz zaczerpanie wśród dzieci i młodzieży miłości do muzyki, nauczanie ich wytrwałości i solidarnej pracy. Dyrekcji, pracownikom, pedagogom oraz uczniom życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz spełnienia artystycznych planów i zamierzeń. Łączę wyrazy szacunku poseł na Sejm Tadeusz Szan. Bardzo serdecznie dziękuję. Bez tej kartki to nie istnieje. Proszę o zabranie głosu panią prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, według stanowisk i godności, jako Polski Związek Chórów i Orkiestr szczególnie doceniamy pracę pedagogiczną. Gdyby nie wasza praca, nie byłoby tak znakomitych zespołów chóralnych, orkiestrowych na całym Podkarpaciu. A wiemy, że tych zespołów jest bardzo dużo i co jest warte zaznaczenia, są one niezwykle aktywne. I dzięki właśnie kształceniu młodego pokolenia, dzięki tak wspaniałej kadrze, dzięki absolwentom, którzy niejednokrotnie są dyrygentami, kapelmistrzami zespołów, takie zespoły mogą się rozwijać. Serdeczne gratulacje przekazuję także wszystkim uczniom i ich rodzicom, bo wiemy, jak ważną rolę spełniają w tym procesie kształcenia. Dziękuję ślicznie i wielkie gratulacje. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Lech. Proszę państwa, no pani Agnieszka bardzo skromna jest w tych swoich właśnie wypowiedziach, natomiast nasza współpraca z Centrum Kultury i Promocji kształtuje się od początku powstania tej instytucji w mieście, bo tak się wtedy złożyło, że byliśmy w tej szkole w 2005 roku, kiedy udało się przenieść tutaj już budynek szkoły od strony dydaktycznej, nie mieliśmy jeszcze przez 6 lat sali koncertowej. I gdy w 2009 roku powstało Centrum Kultury i Promocji, to sala lustrzana centrum służyła nam jako sala koncertowa szkoły muzycznej niemalże. Ta współpraca utrzymuje się do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie wiem, czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos, bo nie zdążyłam wszystkich zweryfikować, natomiast zapytać tutaj. Ja tylko chciałam powiedzieć, że szkoła otrzymała bardzo wiele listów gratulacyjnych, wiele pamiątek jubileuszowych, niemalże ze wszystkich szkół muzycznych z regionu podkarpackiego, od księdza profesora Tadeusza Bratkowskiego, który jest naszym absolwentem, ale też nie mógł uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Za wszystkie życzenia i gratulacje, które otrzymałam od państwa, od instytucji, tu widzę, że jeszcze pewnie będę zbierać dalsze te gratulacje, bo są państwo i z listami gratulacyjnymi, z kwiatami. Bardzo, bardzo dziękuję. Przyjmuję to jako wyraz uznania dla całej społeczności szkoły,
Naszym kochanym uczniom bardzo, bardzo gratuluję, bo słuchajcie, bez was ta szkoła no nie istnieje. Jak to dziś ksiądz proboszcz powiedział, jest to pusta skorupa, prawda? Nawet piękna, ale pusta. Wy jesteście treścią, wnętrzem tej szkoły, a duchem, również zacytuję księdza proboszcza, są wspaniali nauczyciele tej szkoły, którym i pracownicy, tak jak tutaj również pan wizytator wspomniał, ci, których nie widać, oni są niewidzialni, ale wierzcie mi państwo, to dzięki nim mamy ciepło, czysto, przyjemnie i bezpiecznie finansowo w tej szkole. A dlatego chciałam dzisiaj, korzystając z tego, że niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, złożyć moim pracownikom i wszystkim również pracownikom emerytowanym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I żebyście państwo mieli satysfakcję ze swojej pracy, że życzę zdrowia, życzę pogody ducha, życzę jakiegoś takiego takiej otwartości na pozytywne sytuacje, których niestety w otoczeniu mamy coraz mniej. Natomiast ja liczę na to, że szczególnie tutaj się zwracam do moich byłych pracowników, pracowników emerytowanych i tych młodych, którzy jeszcze może niekoniecznie czują się z nami mocno związani. Bardzo zależy mnie, myślę, że moim współpracownikom, kolegom, na tym, żebyśmy tworzyli pewną jedność i żebyśmy się mogli spotykać na tej niwie zawodowej, ale również na niwie takiej właśnie świątecznej, kiedy są koncerty w szkole. Wszystkich państwa tutaj zapraszam zawsze. Natomiast moim pracownikom jeszcze raz życzę satysfakcji z pracy, zdrowia, zadowolenia. Z tej okazji pozwoliłam sobie przyznać kilka nagród. Zapraszam na scenę panią Agnieszkę Antosiewicz, nauczycielkę sekcji fortepianu, która jest naszą wspaniałym akompaniatorem i wiele konkursów bez niej no pewnie by nie istniał, bo istniało niekoniecznie. Zapraszam. Ja najpierw was wywołam i powiem za co. To nie jest tak, że odbiorę i zejdę. Zapraszam panią Martynę Lasotę, młodą nauczycielkę, która już bardzo mocno się wpisała jak gdyby w strukturę tej szkoły, prowadząc chóry, orkiestry i jak gdyby słowami brakło, to tak jest, jak nie napiszę, i jak gdyby realizując wspaniałe projekty z tym związane. Dzisiaj państwo otrzymacie pamiątkę jubileuszową, będzie to płyta jak gdyby wykonana dzięki staraniom pani Martyny Lasoty. Zapraszam pana Franciszka Lotycza, który pewnie potem odbierze nagrodę, bo dzisiaj gra nam fanfary. Nasz wspaniały trębacz, który ma wiele sukcesów ze uczniami swojej sekcji, sukcesy międzynarodowe. A w tych sukcesach mu bardzo mocno wtórował pan Wojciech Majchrowicz, którego zapraszam na scenę, bo jest akompaniatorem sekcji dętej i trąbki, flety, wszystkie wyjazdy na konkursy i ich sukcesy, a jest ich sporo, to również zasługa pana Majchrowicza. Zapraszam pana Jakuba Międlara, który również, jak jego poprzednik, jest akompaniatorem znakomitym, prowadzi również wspaniale sekcję fortepianu, przygotowując młodych adeptów do podjęcia studiów. A to muszę się przesunąć, bo to będzie troszeczkę więcej tych pracowników. Zapraszam panią Joannę Nowak, gitarzystkę, która pomimo tego, że prawda, stosunkowo niedługo u nas jest, już ma też sukcesy w swojej sekcji gitary. Zapraszam pana Pawła Nowaka, pracownika, nauczyciela, który uczy na sekcji akordeonu. No i z roku na rok te sukcesy są coraz bardziej spektakularne. Uczniowie wygrywają w konkursach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Zapraszam pana Bogusława Pawlaka, który gdzieś tam na zapleczu jest, nie wiem, czy mnie słyszy. Słyszy. Myślę, że nie muszę opisywać za co. To jest dusza tej szkoły, wszystkie imprezy, które są organizowane. Wspaniały organizator i we wszystkim wspaniale wspiera. No i też chcę podziękować panu Bogusławowi za tych
5 lat wspaniałej współpracy na stanowisku wicedyrektora, bo odszedł od nas już z tej funkcji, ale jest z nami jako nauczyciel i jak widzicie Państwo, nadal cieszymy się, że możemy nas tutaj wspierać w tak ważnych uroczystościach. Zapraszam pana Piotra Polańskiego, obecnego wicedyrektora, który już od wielu lat jest naszym takim łącznikiem ze światem zewnętrznym. Proszę państwa, internet, dziennik elektroniczny, Microsoft Teams i wszystkie inne sprawy związane z tym, że jesteśmy widoczni w mediach, to zasługa pana Piotra Polańskiego i wspaniałe działanie wychowawcze wśród uczniów, szczególnie Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. No myślę, że dzięki niemu wielu uczniów nie zrezygnowało i nadal z nami jest, bo te rozmowy, które z nimi prowadzi ta praca wychowawcza, są godne podziwu. Zapraszam pana Henryka Przytockiego, naszego wspaniałego perkusistę, który no nie odpuszcza, co roku nam przywozi piękne dyplomy z ważnych konkursów perkusyjnych i jak Państwo słyszeliście, tym trąbkom towarzyszą kotły i werble. To jest też bardzo ważna rzecz. Zapraszam pana Jacka Ścibora, który dziś odbierał już odznaczenie, ale jeszcze raz wyjdzie do nas za organizację już trzeciej edycji festiwalu imienia Jana Kusiewicza. Ja wiem, że jest to impreza organizowana przez starostwo, ale nie braknie, już kończymy. Natomiast bardzo pięknie jest tu połączona ta praca pana Jacka na polu dydaktycznym, bo dzięki festiwalowi są organizowane poranki dla dzieci z mobilną filharmonią, tak? I warsztaty wokalistyczne dla uczniów Wydziału Wokalnego, właściwie ze szkół Podkarpacia, bo nie tylko nasi uczniowie działu wokalnego. I jeszcze mi zostało dwoje pracowników administracji i obsługi. Pan Tomasz Lotycz. Proszę Państwa, tutaj wiele rzeczy na tej scenie, świecących, stojących. I że to tak wszystko pięknie wygląda i działa, to jest zasługa pana Tomka. Drobne remonty i inne rzeczy, na które oj ciężko by było bez pana Tomka. I zapraszam panią Małgorzatę Rzeszut, nie wiem czy z nami jest. To jest pani sekretarz szkoły, bez której bardzo ciężko byłoby mi odźwignąć osobiście wiele rzeczy, która czuwa nad tym, żebym nie popełniła błędów, żeby to wszystko dobrze wyglądało. I wyjaśnijcie mi państwo, że jej praca nie ogranicza się do tego, że jest tylko w sekretariacie. Ona jest wszędzie. Jest w magazynie, jest w sekretariacie, prowadzi kadry. Jak trzeba było, to urządza scenę. No i tutaj jest, jest takim dobrym duchem tej szkoły i za to wszystko chcę również podziękować. A teraz państwu już przyznam nagrody, nie przedłużam. Gratuluję. Jacek, pan Małgosia Rzeszów i pan Jacek Ścibor. Gratuluję.
Jeśli chodzi o tą część oficjalną, to tyle. Teraz zapraszam pana Bogusława Pawlaka, który za chwileczkę, mam nadzieję, że tutaj przyjdzie i poprowadzi dalszą część uroczystości, a w dalszej części uroczystości będzie koncert. Proszę państwa, ale zanim posłuchamy muzyki, to ja jeszcze poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców, pana Tomasza Brodowicza. Dzień dobry państwu. Jak powiedział Richard Wagner, muzyka jest początkiem i końcem wszelkiej mowy. I stojąc w tym miejscu, po tych słowach powinienem skończyć. Ale jednak, pozwólcie państwo, to nie jest tylko jubileusz 75-lecia. Tak naprawdę to jest brylantowy jubileusz 75-lecia Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz drewniany jubileusz Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, która została powołana do życia 12 kwietnia 2017 roku, równo 5 lat temu. Jarosławska, ale tym samym jak powstał, to jest 5-lecie zespołu. A ta Jarosławska Szkoła jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. W tej trudnej rzeczywistości powojennej, o której wspominał ksiądz Bocho podczas mszy, grupka zapaleńców w 1947 roku powołuje szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Wtedy takie placówki w Polsce powstawały tylko i wyłącznie w większych miastach. Jarosław był swoistego rodzaju ewenementem. To dzięki wytężonej pracy tej grupki powstała ta szkoła, a 4 lata później ognisko choreograficzne, dzisiejsze ognisko baletowe. Jarosław od tamtej pory na stałe wpisał się na mapę Polski obejmującą wysokiej klasy placówki edukacji artystycznej. Przemijają ludzie, zdarzenia, o wielu wydaje się, że zapomnieliśmy. Jednak dźwięki muzyki nieustannie docierające do uszu przechodzące ulicą Czesławy Puzon przypominały ich ponownie. Dlatego tutaj zawsze wspomina się, tak jak po raz kolejny dzisiaj wspomnę pana dyrektora Henryka Paraniaka czy panią dyrektor Elżbietę Dąbrowską. Jarosławska Szkoła przez te 75 lat czynnie współtworzyła i stale wpisuje się w historię miasta Jarosławia. Jej bogaty dorobek oraz wychowankowie, dzisiaj tworzący wysokiej klasy kulturę muzyczną, czy to jako kompozytorzy, dyrygenci, muzycy klasy światowej i ogólnopolskiej, a także nauczyciele akademiccy, napawają dumą. Pragnę... Sensem istnienia każdej szkoły jest uczeń, jednak sercem są nauczyciele. Pragnę także wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają Jarosławską Szkołę, wszystkim darczyńcom. Bez waszej hojności i otwartego serca nie sposób rozwijać pasji muzycznych uczniów tej szkoły. To wielka radość i przywilej mieć takie osoby, instytucje, urzędy w swoim otoczeniu. Życzę zarówno państwu, jak i sobie, żeby następne pokolenia młodych adeptów sztuki gorliwie dbało o to wyjątkowe miejsce oraz tworzyło niepowtarzalną atmosferę, jaką Jarosławska Szkoła może poszczycić się dzisiaj. I oby słowa Zbigniewa Herberta na zawsze pozostały w waszej pamięci. Bądźcie w każdej chwili po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciwko tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. Bądźcie rzetelni, hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech wam towarzyszą wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią,
że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to stanowczo za mało. Życzę wam trudnego życia, bo tylko takie godne jest artysty. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, no wiele szkół ma rady rodziców, nasza rada rodziców jest wyjątkowa i od kiedy jestem tu dyrektorem, bez względu na to, kto jest w jej składzie, zawsze otwarcie podchodzi do naszych potrzeb. Rzeczywiście wielu naszych uczniów może uczestniczyć w tak licznych konkursach, wyjazdach dzięki tej płynnej współpracy z Radą Rodziców, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, jest jeszcze jedna sprawa. Po koncercie zapraszam na drobny poczęstunek gości zaproszonych, który tutaj przygotowany jest w holu szkoły, ale jest jeszcze wyjątkowa ekspozycja. Ponieważ tej historii dzisiaj właściwie nie przeczytałam, bo o historii było dużo mówione, a to są powiedzmy wyjątkowe rzeczy, które nie da się ująć w kilku słowach, bo to jest 75 lat. Natomiast szkoła ma wyjątkową kronikę od 1947 roku. Jest 27 chyba tomów tej kroniki i wszystkie kroniki zostały wyeksponowane na pierwszym piętrze w budynku A. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą obejrzeć te kroniki, bo widzę tu naszych obecnych, byłych absolwentów, dawnych absolwentów, którzy gdzieś byli związani z tym środowiskiem i może się tam odnajdą, a na pewno warto zobaczyć, jak były te pierwsze kroniki prowadzone. To jest naprawdę wyjątkowa dokumentacja. Jak tutaj wspomniał pan Roman Bury, który nam kręcił 5 lat temu film o szkole, no macie jedną z lepiej prowadzonych, jeśli nie najlepiej prowadzoną kronikę. I myślę, że państwo powinniście tą kronikę obejrzeć. A kronikę obecnie prowadzi właśnie pan Bogusław Pawlak. Raz jeszcze witam państwa serdecznie. Owszem, prowadzę kronikę, tylko proszę nie ulec złudzeniu, że od 1947 roku. Trochę później.